Istnieje kilka różnych systemów mocowań manetek Shimano do kierownicy lub też manetek razem z hamulcami do kierownicy. Teraz pokażę Wam, jakie systemy są dostępne w tym momencie na rynku, czyli najnowsze systemy dostępne oczywiście u Shimano. Powiemy też krótko na temat poprzedniej generacji i na temat tego, jakie manetki będą kompatybilne z jakim rodzajem hamulców. Przed nami różnego rodzaju systemy w manetkach SLX i zacznijmy od tego najbardziej popularnego, najbardziej nam znanego od lat już. Mamy zaznaczone na pudełku opcję na samej górze. To jest manetka M7000, czyli SLX, 11-rzędowa R right, czyli prawa. I tu mamy napisane Optical Gear Display. To oznacza, że ta manetka ma optyczny wskaźnik biegu, ale to też jest manetka, która jest mocowana na obejmę, czyli ona będzie mocowana osobno obok naszych hamulców. To jest pierwszy system. Znamy go już od wielu, wielu lat. Drugi system mamy zaznaczone tutaj przez producenta na samym dole model. To jest tak zwany iSpec B. I w końcu trzeci system to jest ten środkowy tutaj, iSpec 2. Jak widzimy na pudełku, to są trzy możliwe opcje. Poprzednia generacja mocowania iSpec to tak zwany iSpec A. I teraz, żeby kupić właściwe hamulce, musimy dopasować hamulce do naszych manetek. I teraz krótko, proszę o Waszą uwagę na temat kompatybilności. Jeżeli mamy na pudełku naszych hamulców napisane iSpec 2, sprawa tutaj jest bardzo prosta. iSpec 2, jak sama nazwa wskazuje, jest trzecią generacją systemu iSpec i będzie ona tylko i wyłącznie kompatybilna z manetkami w systemie iSpec 2. Czyli muszę mieć na pudełku hamulce iSpec 2 i zaznaczone także na pudełku moich manetek iSpec 2. iSpec 2 jest kompatybilna tylko i wyłącznie z iSpec 2. Idziemy niżej. Jeżeli mam manetki w systemie iSpec B, i teraz uwaga, manetki iSpec B będą kompatybilne z hamulcami iSpec B oczywiście i tu wyjątkowo też z innym systemem iSpec A. Czyli jeżeli posiadamy starszego typu hamulce, możemy wymienić manetki na nowszy system iSpec B i to będzie pasowało. Ale tutaj uwaga, jeżeli posiadamy manetki iSpec A, to one będą kompatybilne tylko i wyłącznie z hamulcami iSpec A. Nie ma ich tu na pudełku, bo ten system już jest nieprodukowany, ale jeżeli takie posiadamy, to nie sądźmy, że skoro manetka iSpec B będzie pasowała do hamulców iSpec A, to manetka iSpec A będzie pasowała do hamulców iSpec B, ponieważ tak to nie działa. Tylko manetka iSpec B jest kompatybilna jeszcze z poprzednią wersją hamulców iSpec A. No i w końcu sytuacja, w której chcemy sobie zmiksować osprzęt Shimano z innymi markami. Jeżeli chcę założyć na mój rower manetki Shimano z na przykład hamulcami marki SRAM, w moim rowerze właśnie taki system posiadam, mam manetkę XT właśnie w tym systemie, czyli na obejmę, Optical Gear Display, chociaż nie musi ona koniecznie posiadać wskaźnika, ale nie jest w systemie iSpec. Mocowana jest na obejmę, na kierownicę i obok mam po prostu zamocowane moje klamki SRAMowskie. Tyle na temat kompatybilności. Teraz zobaczmy krótko, czym różnią się te systemy i w jaki sposób są mocowane na kierownicy, przynajmniej w jaki sposób jest mocowany ten najnowszy system, jakie możliwości nam daje. Oto nasze trzy rodzaje manetek, jedna z nich zamontowana już razem z hamulcem na kierownicy. Zacznijmy od tego najstarszego i najbardziej popularnego sposobu mocowania, mocowanie na obejmę. To jest manetka SLX-a, tutaj mamy podobny system na manetce Shimano XT. Gdybym chciał tę manetkę zamontować razem z moim hamulcem XT, obejma manetki po prostu znajdowałaby się na kierownicy obok obejmy hamulca. To rozwiązanie ma taką wadę, że zajmujemy więcej miejsca na kierownicy. Natomiast zaletą tego rozwiązania jest możliwość połączenia manetki Shimano z jakimikolwiek hamulcami Magury czy innych marek. Więc to umożliwia nam stosowanie miksu komponentów w naszym rowerze.
Drugi system to system IcePack B, niekompatybilny z hamulcem IcePack 2, więc nie pokażę Wam, jak go zamontować. Natomiast widzimy, że ta manetka w systemie IcePack nie posiada obejmy. Tutaj posiada otwór na pasujący do niego bolec i śrubę, które z kolei odpowiadają odpowiedniej konstrukcji hamulca w systemie IcePack B. Gdybyśmy mieli odróżnić system IcePack B od systemu IcePack A na manetce, to w tym miejscu mniej więcej na manetce znajdowałaby się wypustka, taki mały haczyk. I ten haczyk między innymi właśnie sprawia, że manetka IcePack A jest niekompatybilna z hamulcem IcePack B, mimo tego, że hamulec IcePack A jest kompatybilny z tą chociażby manetką IcePack B. No i w końcu system IcePack 2, czyli trzecia, najnowsza generacja, tak wygląda. Hamulec posiada węższą obejmę od poprzedniego systemu IcePack B i jak widzimy, na jednej obejmie jest zamontowana i manetka, i nasz hamulec. Jeżeli chcemy zobaczyć bliżej, jak to wygląda, to jest to system dosyć prosty. Kiedy odkręcimy jedną śrubę, zdejmujemy nasz hamulec i manetkę z kierownicy. Teraz wystarczy jeszcze docisnąć tutaj mały bolec, tak by otworzyć sobie obejmę, i ściągam moją manetkę. I teraz widzę wyraźnie, jaka jest różnica w systemie IcePack 2 i w systemie IcePack B. Tak różnią się wyglądem te manetki. Niemożliwe by było, żeby ta pasowała do najnowszego systemu IcePack 2. Poza tym w systemie IcePack 2 mamy nieco szersze możliwości regulacji ustawienia naszej manetki, zwłaszcza w zależności od tego, czy lubimy jeździć hamując dwoma palcami, czy jednym. Wtedy przesuwamy w inną pozycję sam hamulec i jesteśmy w stanie ustawić sobie manetki do naszej długości naszych palców dłoni oraz naszych preferencji. Teraz będzie nam łatwiej dokonać właściwego wyboru.